Za nami trzecie targi bociankowe. Impreza w Galerii Olimpia skierowana była nie tylko do rodziców, ale i osób dopiero planujących założenie rodziny. Na stoiskach wystawienniczych prezentowano wyprawki dziecięce oraz gadżety przeznaczone do ułatwiania życia dziecku. Wystawcy chętnie odpowiadali na wszelkie pytania zwiedzających i podpowiadali, na czym skupić uwagę, dokonując zakupów. Taki fotelik można kupić w granicach tam 250 zł, powiedzmy. Tak kształtują się ceny tych fotelików samochodowych. Fotelik z 4 gwiazdkami, a nawet z 5, bo też takie są w tej chwili, to jest koszt w granicach 400, 500, a nawet 600 zł, w zależności od tego, co klient oczekuje. Tak? Są również foteliki samochodowe, gdzie mają regulację oparcia w fotelikach 0,13, co jest nowością właściwie. Perforowana powierzchnia, gdzie ciało dziecka ma możliwość oddychania, tak, podczas jazdy, a w większości fotelików jest to nieregulowane i jest tylko jedna pozycja do spoczynku dziecka. Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni po to, żeby prowadzić konsultacje z rodzicami, żeby odpowiadać na ich pytania, tłumaczyć trudne zachowania dzieci, żeby im podpowiadać, jak stymulować rozwój. Z kolei zdrowy tryb życia promowała w galerii aktorka Monika Mrozowska, blogerka, która poprowadziła warsztaty kulinarne, zachęcając publiczność do udziału w nich. Szczerze mówiąc, najlepszą zachętą dla dzieci do tego, żeby zaczęły się zdrowo odżywiać, jest organizowanie różnego rodzaju warsztatów dla dzieciaków kulinarnych, bo tak naprawdę bardzo często okazuje się, że to dzieci dużo szybciej chłoną taką wiedzę, dużo szybciej dzieci się do tego przekonują niż rodzice. Ja mam tak naprawdę takie doświadczenie z różnego rodzaju spotkań, bo prowadzę warsztaty i dla dorosłych, i dla dzieci. Bardzo często okazuje się, że z dzieciakami pracuje się dużo łatwiej, że one zadają dużo więcej pytań i dużo chętniej tak naprawdę niż dorośli próbują nowych rzeczy. To, co zaproponowała pani Monika, jest ciekawym rozwiązaniem i przede wszystkim szybkim. Dla rodziców pracujących jest to naprawdę bardzo, bardzo ułatwienie w codziennym funkcjonowaniu, w codziennym żywieniu dzieci. Nosiłam sałatki i pomagałam pani Monice i fajna była zabawa. Żeby zacząć prowadzić bloga kulinarnego, tak naprawdę była taka potrzeba związana z tym, że pojawiało się coraz więcej przepisów, które chciałam, żeby na bieżąco były publikowane, żeby osoby, które miały ochotę nauczyć się, jak różne produkty, z którymi czasami nie wiemy, co zrobić, jak je wykorzystać w takiej codziennej kuchni, i żeby przede wszystkim przekonać różne osoby do tego, że takie zdrowe gotowanie i zdrowe odżywianie nie musi się wiązać z długim siedzeniem w kuchni, z czymś takim bardzo pracochłonnym, na co musimy poświęcić naprawdę bardzo dużo naszego czasu. Organizatorzy spotkania przygotowali również prelekcje poświęcone tematyce dziecięcej i ciążowej oraz kąciki aktywności dla maluchów do 3 roku życia. Były też konkursy z nagrodami, atelier fotograficzne i inne atrakcje. Żeby uczesać taką fryzurkę, to też na pewno zależy od dzieci, jak siedzą. Pomagają nam w tym autka i różne zabawki na pewno. I cierpliwość dzieci, która jest niezbędna. Niektóre są zawstydzone, aczkolwiek z większością starszych da się już dogadać na zasadzie ciekawości. Są zaciekawione, co to ja mam, co to za lampa, co to za światło, więc na zasadzie ja ci to zaraz pokażę, ale zrobimy najpierw ładne zdjęcie. A zdjęcia wykonane podczas trzecich targów bociankowych dostępne będą na fanpage'u galerii.